myśleć. A co żeś narobił, że cię zostawiła? Chłopie, odpal sobie czajnik, wysadziłem największe TNT. Zapomnij zaraz, że realny świat istnieje, bo cię tak zakręci w głowie, że nie będziesz myślał już w ogóle o żadnych dziewczynach. To jest największe TNT na świecie i już za chwilę wysadzę je w powietrze. 3, 2, 1! Wysadzaj! A to jest tylko jedno z 7 wyzwań, które moi widzowie będą musieli pokonać, aby wygrać 50 tysięcy złotych. Od pierwszego wyzwania, w którym mój najlepszy przyjaciel Ostry już za chwilę przeżyje jedną z najgorszych chwil w całym swoim życiu. Ja się niczego nie boję. Za każdą minutę, którą Ostry spędzi twarzą w twarz z tym gigantycznym wężem, dam mojej subskrybentce Martynie 1000 zł. Mam nadzieję, że wytrzymasz bardzo długo. Tak, no. Wkładamy węża. Oddech. Ja pierdolę. Czas start. No powiem wam tak, nie wytrzymałbym sekundy, nie? Jak ja widzę ten k***a wielki łeb. W którym realnie nawet ja się boję. Co to dla mnie to jest te, ogólnie takie zwierzę jak wąż i pająk, to jest dla mnie roz... na łeb, nie? Boję Ostrego. Mimo to Ostry będzie starał się wytrzymać jak najdłużej, aby Martyna zgarnęła jak najwięcej pieniędzy. No bankrutujesz tu, frajerze. No możesz mieć rację, ale jeśli moim widzom uda się skutecznie stawić czoła wszystkim wyzwaniom i wysadzić w powietrze Mr. Beastu, ty! Większe TNT na świecie, to będą mogli zarobić aż 50 tysięcy złotych, ale wróćmy do Ostrego. Myślisz, no, że nie mogę mówić, kurde, że nie cię czuję, Serio? Mhm. Kończymy. Oj. Ostry, żyjesz? Ostry wytrzymał z wężem 4 minuty i 45 sekund, dlatego ty, Martyna, łącznie zarobiłaś 4000 zł. Gratulacje. Dziękuję bardzo. I widzowie, to jest dopiero początek. Nie chcę wiedzieć, co będzie dalej. A dalej będzie tylko mocniej, bo to była dopiero pierwsza z 7 konkurencji, których nigdy nie zapomnisz. A teraz przejdźmy na złomowisko, gdzie w kabinie dźwigu znajduje się mój subskrybent Konrad. Siemanko. Który przyjął wyzwanie, aby zbudować wieżę z tych samochodów. I za każde auto, które postawi, zapłacę mu 500 zł. Dobra, Konrad, ile dasz radę ułożyć? Bankrutuję. On wypuścił! Bierze drugie auto! Ej, wyobraź sobie, co by było, gdybyś siedziała w środku. Wow, moje szyby! Jest takie proste, jak się wydaje, nie? Jak się na to patrzy. Oh, szybki tysiak. Trzecia fura! Bandy, czerwone! Co ma zrobić? Bo jestem jakiś upośledzony. Ułożyć wieżę, tak? Z samochodów. Czerwone, szybkie. 1500 zł na szali. No chwila, zobaczmy. Powolutku, żeby ci się to nie zrobiło. To jest taka jęga dla dorosłych. Ej, bez kitu! Czwarte auto! Pakowa już jego, nie? Ej! O, nie! Ej, ale... Dobra, ty! Już się bujają! O, było blisko! Alfa Romeo! Z Alfa? Wow! Przecież nic z tych aut nie zostaje! Zobaczcie, jak to wygląda! Pomagnieć sobie to mocno! Jezu. W tym momencie Konrad zaklinował się w szybie samochodu, a to oznacza, że każdy zły ruch mógł przewrócić wieżę. Nie, no przecież się zapali! To zaraz spadnie! No i 2,5 koła już jest, nie? Wyślizguje mu się! Oj, może się wyślizgnąć. Jak źle to zrobi, to przewróci całą wieżę. No, ale będzie jebnicie! Ej, to jest jedna z najgrubszych akcji, jakie robiliśmy. Tak oficjalnie. Ej, kipię się! 3000 w 3 minuty. 1000 na minutę, myślę, że to jest niezła stawka. Oj. Padnie? Najgorsze jest to puszczanie tą łychą, nie? Nie. Ej, może odsuńmy się delikatnie, Ej, troszkę zaczynam się obawiać. Ale złapał, szybko wyratował. Ja obstawiam, że tylko jeszcze jedno auto i już koniec, nie? Konrad, ile aut uda ci się jeszcze ustawić? Będę próbował, aż się będzie... aż nie walnie na ziemię, no. Dobra, tylko tutaj mamy taki plot twist. Jeżeli jakiekolwiek auto spadnie, tracisz wszystko, cała nagroda przepada. No to już więcej nie postawię. Polo! Dla mnie ta wieża chwieje się bardzo mocno. Nie, no przecież to mi się nie uda. Ja się boję, że my powinniśmy chyba troszkę się odsunąć, bo to jest też mega ryzykowne. Może jest na ryzyczku, Fek. Jezu, dają się zrobić tego... Dobra, jak to wygląda? 2, 4, 6, 8. Konrad, zarobiłeś właśnie 4000 zł. Kontynuuję? 4 koła, chłop ułożył wieżę z aut, a typiara stała i zarobiła 4 koła, bo ten 4 minuty dał się... No nie, no to nie jest fair. Przerywamy. Przerywamy. Jesteś pewny? Wszystko się chwieje.
być kawał od auta. No to przerywamy. Udało ci ustawić 8 aut, czyli 4000 zł dla ciebie. Proszę bardzo. Konrad, tylko mam jedną małą prośbę. Wszyscy widzowie chcieliby zobaczyć, żeby ta wieża jednak upadła. Czy możemy to zrobić? Z przyjemnością. No to lecimy. Let's go! Jazda! 3, 2, 1, jazda! To jest grane, ty! Ej, no ja to poustawił dobrze! Czekajcie, on może tak tym podrzucić do góry. Zachowanie! Mamy to! Konrad zarobił 4000 zł, a ja pierwszy raz w historii tego kanału zamknąłem moich widzów w niezniszczalnych boksach. Pierwsza z was, która ucieknie ze swojego... To jest bez kitu polski Mr. Beast. No i teraz zobaczmy TNT, o co była afera policyjna. 20 tysięcy złotych, a w tym momencie przyszła pora na wysadzenie największego TNT na świecie. I zacznijmy od Darii, przed którą stoją 3 detonatory, ale tylko jeden z nich jest prawdziwy. To jest 10... Podczas wybuchu zostały zachowane wszystkie cele bezpieczne oraz posiada niezbędny dokument pozwolenia. Za wybuch odpowiedzialna specjalna firma pirotechniczna, pożądane pozwolenie przez tego samemu. No jak na Twitterze kazali mu wyrok w bo ptaki umarły. 1000 zł. Z każdym złym wyborem tracisz połowę pieniędzy. Nie, no nie. Który detonator wybierasz pierwszy? Ten. Poczekaj, czy definitywnie? Tak. No to kładź rączki. Gotowa jesteś? 3, 2, 1. Nie! 5000 zł przepada, ale możesz wygrać pozostałe 5000, jeżeli uda ci się teraz wybrać poprawny detonator. Jezus, no nie. Dobra, nie, no ten już. Może wybierz drugi. Nie, ja chcę ten. Dam ci dodatkowe 1000 zł, Daria, jak klikniesz ten. Nie, ja chcę ten. Daria, 2000 dodatkowe, jak klikniesz ten. Daria, kliknij ten, błagam cię, kliknij ten. No weź na ciebie. Gotowa jesteś? No. Na pewno? Nie. 3, 2, 1. A to nie jest CGI, ale tak aż za**ał? No i dobrze kliknęłaś! Wygrałaś łącznie 7000 zł, gratulacje! W ostatnim, 8 wyzwaniu udział bierzesz właśnie ty. Wystarczy, że nagrasz TikToka z moimi nowymi lodami i dodasz hashtag lody czajnika 50k. I to wszystko, a masz szansę zarobić aż 50000 zł, dlatego zrób to już teraz. Ok. Trailer filmu Buddy. Buddy. Lata mordy! 3, 2, 1! Czuję się częścią polskiego internetu.
to jest. Aż sam to chętnie obejrzę. Myślę, że jest w tym kraju tylko jeden. Bo tak na przykład jak ja naprawdę, naprawdę, co by nie mówić, bardzo dobrze znam świat influencerów od zaplecza, to on jest na tyle ciekawy, że on niby jest, ale on tak żyje w takim kompletnie jeszcze innym odjechanym świecie motoryzacyjnym, nie? Więc to jest coś, co na przykład ja też obejrzę. Dobra.